12 października w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie miała miejsce inauguracja nowego roku akademickiego w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB. Państwa serdecznie na uroczystości inauguracji roku akademickiego 2022-2023 w Wydziale Zamiejscowym Akademii WSB w Cieszynie. Uroczystość rozpocznie wykonanie hymnu Gaudeamus Igitur. Proszę o powstanie. Naszych młodych studentów, szanowni państwo, w imieniu swoim, ale całego kolegium i senatu, który dzisiaj mi towarzyszy, zachęcam do tego, aby aktywnie uczestniczyć i korzystać z tych możliwości, które uczelnia stwarza. Drodzy studenci, nie ma dróg na skróty. Te drogi zawsze, aby osiągnąć sukces, prowadzą przez ciężką pracę, ale również i przez wykorzystanie tych możliwości, które sytuacja stwarza. Życzę wam, abyście byli takimi pozytywnymi rebeliantami, żebyście tworzyli własną drogę, żebyście korzystali z autorytetów, szukali tych autorytetów, ale jednocześnie, abyście kreowali własne życie, własne życie to związane ze studiami. Życzę wam, abyście byli odważni, ale nie brawurowi. Byście byli tolerancyjni, ale nie pobłażliwi. Byście byli pewni siebie z poczuciem własnej wartości, ale nie aroganccy. I wreszcie, szanowni państwo, życzę takiej wrażliwości, mądrości, to czego brakuje w tym życiu, albo może nie brakuje, ale co jest ważne, empatii, uważności na siebie, ale i na bliskich. Mam nadzieję, szanowni państwo, drodzy studenci, że to będzie piękny czas 5-letniego spędzania i naukowego rozwoju. Korzystajcie również z tego, co stwarza uczelnia, a związane jest z rozwojem naukowym, konferencji naukowych, możliwości staży za granicą, możliwości odbywania części studiów za granicą. W ramach Erasmusa Sokratesa to grupa ponad 100 uczelni z całego świata, w których możecie państwo odbywać albo krótkie formy kształcenia, albo semestralne formy kształcenia wraz ze stypendiami. Korzystajcie też z formy współpracy w kołach naukowych, w AZS-ie. Te wszystkie możliwości stwarzają nam bardzo dobry obszar do rozwoju. Mam nadzieję, że szanowni państwo, przede wszystkim ten czas to będzie czas dobrego studiowania, a efektem, bo największymi emisariuszami każdej uczelni wyższej są jej absolwenci i będą to absolwenci przygotowani do życia, a przede wszystkim ludzie szczęśliwi. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.